Witam Państwa serdecznie, drodzy mieszkańcy, drodzy goście w Nowogardzie nad jeziorem przed fontanną. I zobaczcie, o co się tutaj wydarzyło. Przyszedł Dziadek Mróz i zamroził naszą fontannę. I ona nie działa i stanęła w miejscu. Tak można sobie zażartować, tak żartują dzieci, ale dla najmłodszych również i dla Państwa coś przygotowaliśmy, bo Państwo dziękując i informując, że fajnie wyglądają iluminacje świąteczne w mieście, te na lampach drogowych, na drzewach, girlandy, choinka na Bema, czy na Placu Wolności, czy też te dwie bombki na Placu Wolności. Wskazywaliście również, że w innych miastach są również inne rozwiązania, w innych gminach, czy to w kraju, czy to za granicą. I podobną iluminację świąteczną można zrobić również na fontannie i taką też zrobiliśmy. W dzień wygląda ona w ten sposób. Państwo, jak widzicie, ten materiał, on jest kręcony o dwóch porach. W tej chwili w dzień i za chwilę będzie ujęcie wieczorem. A no po to, żeby Państwu pokazać, jak to w dzień wygląda, jak to wygląda po zmierzchu, ale bez rozświetlenia, a potem jak rozświetlona fontanna będzie wyglądać. Także już od dziś wieczorem ta fontanna jest rozświetlona przez ten okres świąteczno-noworoczny. Taki będzie, można przychodzić, można sobie zrobić zdjęcia, można zamieścić na Facebooku, można zrobić fotkę i wysłać z pozdrowieniami świątecznymi do rodziny lub znajomych, którzy są w innym mieście, w innym kraju, ale pamiętają Nowogard bądź spędzili w nim tutaj wiele czasu. Czyli to kolejna iluminacja na święta dla Państwa. Oczywiście jesteśmy otwarci na następne wyzwania. Podpowiadajcie Państwo, co jeszcze warto by było w Nowogardzie udekorować, w jaki sposób poprawić czy polepszyć jeszcze wizerunek Nowogardu na święta, tak aby ten okres świąteczno-noworoczny można było spędzić przyjemnie, miło, w fantastycznej atmosferze i humorze. To wszystko robimy dla Państwa. Wesołych świąt! Zwracam się w imieniu burmistrza oraz całej załogi urzędu o poszanowanie naszej pracy i niezniszczenie fontanny przez naszych mieszkańców. Życzę wszystkim wesołych świąt i miłych efektów wizualnych nad jeziorem.